your choice, go fight against your fate. Witam wszystkich ewentualnie zebranych, jeśli ktokolwiek się pojawił. Nie wiem, czy tak mówię z pełnym ustami, ale kończę jeszcze szybkie jedzenie, które sobie przygotowałem przed transmisją. Bo nie ukrywam, trochę mi się zapomniałem o tym, że dzisiaj jest premiera, właśnie nowego gościa. I tak, ledwo co wróciłem, powiedzmy, po prostu z zewnętrza, jak to nazywają wszyscy piwniczaki. W tym ja, bo oczywiście jak gram w gry, to jestem piwniczakiem. No i tak, po prostu nie miałem okazji zjeść sensownego, nie powiedziałbym obiadu, bo obiad jakiś tam jadłem, ale no, kolacja niczego. No to tak, skończę tylko, że rzuci bułkę. No i dobra. Jeśli ktokolwiek jest na czatach, to prosiłbym o przywitanie się, nawet ty siostra, jeśli siedzisz. Bo szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, czy ma siedzieć, czy nie. Okej, czyli jesteś. Dobra. Czy będzie ktoś więcej, czy nie, to już... Mnie tam jedno, szczerze mówiąc. Fajnie, gdyby byli ludzie. Ale jak nie będzie, to też przeżyję. Chociaż... Nie, w sumie mogę jeszcze jedną rzecz zrobić, jak to nie pomyślałem. Dobra. W sumie nie spróbowałem jeszcze tam nigdy zarzucać linka do moich streamów, to zobaczę. Okej. Dobra. Może ktoś się skusi? Może nie. Jeśli nie, to już nie będzie żadna strata. Jak hejduk. Ha, tak.
No tak, Equilibrium. Zapomniałem, że teraz ty się z tym będziesz męczyć, ale dobra. Nie ma co dłużej czekać. Jesteśmy już, leci... O, witaj Yahiru. Miło widzieć znajomy nick. I tak. Jak mówiłem, powtórzę się. Nieplanowane to było, czemu nieplanowane, ale się trochę zapomniałem. Nowa postać. Jungle 2.0, jak to niektórzy mówią. Nowy Daddy, czy Hotboy, jak zwał, tak zwał. U mnie to jest po prostu kwestia tego, że nowa postać, to chcę zobaczyć i... Jako, że jestem tutaj od początków prawie, że Star Raida, to... Czemu nie? Spróbuję wyszować po wszystko, co wychodzi. Ale zanim to jeszcze musimy sobie testować. I od tego chciałbym zacząć po prostu. Żeby nie było... Nie wiem prawie nic o tej postaci. Jedyne co to, że wystarczy. Mecz w Ligę. Do powodzenia w grze. Ja to i tak sobie spokojnie po prostu zobaczę. Początków w sensie streamuję. O proszę, nowy oglądacz! Areokun. Witamy. Witamy wśród oglądaczy. Bo nie wiem, jak inaczej to nazwać. Ale miło widzieć po prostu nowe niki. Świetnie. Sądzę, będę musiał to znowu poprawić, bo widzę, że nadal nie jest do końca. Ale tak, zobaczmy teraz, o co chodzi z tym gościem. Nie pamiętam, jak go nazwa, ale tak. Jakiś błyskawicowy lord atakuje wrogów automatycznie podczas swojej rundy. Okej. Okay. Proszę mi też nie spoilować. Skill, który jest AOE przy okazji, zwiększa jego ataki o 2. Okej, ale czym jest ten Lightning Lord, poza tym, że tutaj coś jest? Dobra, widzę, że w sumie ma też jakąś taką glewiodzidę, co już jest świetne. Bo uwielbiam tego typu broni, więc gość mi coraz bardziej kupuje swojego osobowości. Okej, to jest jeszcze AOE na wszystko. Okej, podoba mi się. A jak Burst? Przepraszam, powinien w ogóle wyłączyć to chwilowo, bo napawać się wyglądami. Ło, cholera. Dobra, marzec 7. Cicho bądź. Podoba mi się, podobie. Okej. Wow. A może? Ale wiesz, jak ja to zawsze mówię, nie patrz na to, co jest mocne. Jak mi się podoba, to próbuję zdobyć za wszelką cenę. Jak mi się nie podoba, to mogę próbować to zdobyć, by... mogę próbować wkurzyć właśnie siostrę, albo kogoś innego. Na Blade'a. Kurczę, okej, jeśli chodzi o Blade'a, powiem tyle, że zapowiada się naprawdę ciekawie, gościu. Ale nie będę ukrywał. Jeszcze za dużo nie wiem o nim jakoś tak bardzo, głównie dlatego, że Honkaja 3D i się on tam występował. Aż tak nie śledziłem. A jeśli chodzi natomiast o inne kwestie, to jakby to powiedzieć... No wypada się świetnie, ale jeszcze aż tego nie znam. Więc jeśli czegoś poznaję, powiedzmy, podczas wątku trzeciej krainy jako tako, to proszę nie spoilować. Nawet nie chcę tego wiedzieć, sam się przekonam, jak to kiedyś ruszę. Masz nawet na streamie, kto wie. Ogólnie mogę też powiedzieć, że jestem na etapie szukania wskazówek dla tych, którzy wiedzą, o co chodzi. A teraz z dedykacją dla siostry klikam piękną spację. To świetnie. Świetnie, że dostałeś to, czego brakuje. Ja mogę powiedzieć, że pewnie nie dostanę. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale ogólnie mówiąc tej... Destruction fizycznej, więc pewnie będę musiał się męczyć. A gość mi się spodobał, szczerze. Więc... jestem skłonny więcej tego zrobić, niż planowałem. Tak czy inaczej, dużo nie mam, bo... Jakby to... Dobra, ale wracając. Nie mam za dużo przygotowanego, niestety, bo... aż tak nie miałem czasu, żeby w to grać. Ale spokojnie, może się uda. Tak czy inaczej, zaczynamy od... 29 warpów, które mam tutaj przygotowane. Tak na rozgrzewkę. A potem idziemy na najlepsze, co może być, na nowego gościa. Że wiem, że pewnie standard was... znowu na standardzie są, na tym standardem, ale... mam bilety. No to wolę najpierw nagromadzić embery, żeby ewentualnie... A nie, że wykupiłem w tym miesiącu. Tak sobie wykupiłem inne ceny rzeczy. No trudno, będzie na przyszłość. Dobra, warp raz 10. Przybywaj, piątko.
Nie będzie chyba piątki, chociaż nie jestem pewien, bo nie umiem aż tak dobrze rozpoznawać. No nie było. Ale jakaś czwórka. I okej. Okay. Jak na razie same pupy. O, to nieźle. Asta, okej, okay, świetnie. Lubię dosyć z niej korzystać, więc dobrze, że dostałem tego Edelona. W ogóle wydaje się fajne do przebijania tarcz, czy ten, przebijania ogniem przez swój skill. Okej, okay, dobra. Jeszcze jeden tutaj taki. O, jakiś jeszcze achievementik. I co będzie? Nawet nie zwróciłem uwagi, czy będzie piątka, czy nie, niestety. Uwaga, i nie ma piątki. Dobra, czyli na spokojnie. Na spokojnie. Okej. Okay. Miło to widzieć. No, pewnie jeszcze więcej dzisiaj będziemy jej widzieć, ogólnie mówiąc, życie. A może będziemy widzieć tą... A, nie pamiętam jak... Tą lisicę. Nieistotnej. Okej. Okay. Dwie czwórki w tym pulu. Jestem zadowolony. Jestem zadowolony z takiego ten pula. Tylko w ogóle co za broń, bo chyba jeszcze jej nie miałem. Hunt. Damage, basic attacka i skilla 24%. Dodatkowo 24, kiedy mam maksymalną energię. Nawet. Fajne. Bym powiedział. Się potem zobaczy co i jak dali z tym. Niezła drużyna nawet. Chociaż nawet się... Dobra, i przygód wybaczcie, że przez chwilę nic nie dałem na nim. Ale tutaj po prostu tatusiek przyszedł z jedną sprawą. I teraz tak, mam 9 biletów. I powiem tyle, chciałbym mieć tutaj 10, ale no... Aż żal wydawać teraz, kiedy taki fajny gościu tam się szykuje, więc... 9 pojedynczych. Niestety. I ogólnie teraz powinniśmy być na pit, jeśli o to chodzi, to... Wydałem 20. Czyli 49. Bo pan też miał 29 wcześniej. Więc tak. Bilet. Jeśli nie będzie piątki, to mogę skipować. Nie jestem pewien, ale skipujemy. Ja. No jak mówię, nie jestem jeszcze zbyt dobry w wyłapywaniu tego tutaj. Nie, nie będzie. Dobra, jestem pewien, że nie będzie. No dobra. Za szybko klikłem. Ja wolę mieć takie napięcie, powiedzmy, przez obserwowanie. Ale nie, nie ma. Nawet nie wiem, czemu się próbuję oszukać. Ale okej, okay, pila. Jumpela. Jest okej. Okay. Podoba mi się. Tutaj... Chyba też nie będzie. I uwaga... No nie, nie ma. Jestem pewien, że nie ma. Tak. Więc trzy... bilety. A potem idziemy na to, na co najbardziej czekam. Teraz kiedy zobaczymy, jak to działa. Czyli na nowego gościa. Chociaż nie wiem, czy bardziej na nim mi zależy, czy na tym... na Welcie. Po prostu mówiąc szczerze. Nieźle. Okej, okay, chyba nie będzie. No, niestety. Nie jest najbardziej fartowny. No, ale przechodzimy teraz do lepszych rzeczy, czyli ten pool tutaj. I czy będzie bardziej fartowny niż to, co zazwyczaj wychodzi, czy nie? Nie zapowiada się. Ale ten pool to akurat nie będę skupował, po prostu krok po kroku patrzę to wszystko. Dobra. Paski. Pup, Amber, oczywiście, Hidden Shadow. Drugi Amber. Databank, okej. Okay. Drugi databank. Void, dobra. Oro. Mówiłem, że będziemy widzieć Mars 7 często. No tak, kurs. Typowy ten pól. Zaraz tam porozdajemy wszystko, ale najpierw kolejnego ten pula wysyłam. Jest piątka! Widziałem to! Pity nadal niskie, nie jestem pewny jakie.
I teraz pokazuj się, Piątko. Co to za postać? Jeśli będzie... Jeśli to będzie symbol tego... Nie pamiętam teraz, jak się to nazywa, ale tego, co też ma Herta, to będę się cieszył. Jeśli nie, to też będę się cieszył. Nie! Nie jest to może to, po co uszowałem, ale... Siostra... Tak się przegrywa 50-50. Tak się przegrywa 50-50. Z klasą. Szczerze, smutno... I jeszcze Herta! To jest piękne! Szkoda, że nie dostałem gościa, ale nadal mogę jeszcze wiele rzeczy innych zrobić, więc... jest dobrze. Swoją drogą, mam dla niego trochę materiałów przygotowanych i wiecie co? Jestem w dobrym nastroju. A czy to jest to? Tak to. Mogę wziąć 16 biletów. Co wy o tym myślicie? Ja, dokładnie. Znaczy właśnie, zanim coś, to jeszcze dajcie chwilę. Ogarniemy ULT od razu. Bo mam na niego materiał chyba. I właśnie porozdajemy wszystko przy okazji. Potem pomyślimy co dalej. Nie rób tego. Jeszcze nie wiem, ale tak. Kiedy pokonujemy wroga jako Pela, 5 energii. Akceptowalne. Mars 7. 6 energii, kiedy mrozimy. Okej. Okej. Świetne. Dostajemy mocną tarczykę. Na początku dla tego, kto ma najmniej procent życia. I tej Asta. Słuchaj. Ja już mówiłem na pierwszym streamie, powiem to jeszcze raz. Nie tylko, że to jest jedyny Imaginary, to zarówno jego design, jak i to, w jaki sposób walczy, jest tak zarąbiste dla mnie, że po prostu nie ma przebacz, żebym go nie używał. Przypomina mi poza tym bardzo pewną postać. Nie będę mówił może jej szczegółów, żeby nie spoilować ewentualnie ludziom, którzy mogą grać u mnie jakieś kampanie, gdzie ta postać występuje jako NPC, bo to jest postać z RPG stołowego. Ale nazywa się Alric Everdark. Arystokrata, który jest badaczem paranormalnych po prostu sytuacji. Łowcą mroku, że tak określę. Postać identyczna do Welta, jeśli chodzi o jego sposób atakowania i walki. Sentyment jest zbyt mocny, żebym tego nie brał. Ale tak, przekazuję tutaj. Okej, po używaniu Ultimate'a nie tracimy ładunków. Dobra. Dobra, i Herta, która to jest? Trójka. Z drugą dzisiaj może czwórkę się uda zdobyć. Honkaj cię nie lubi. Mów, co się stało. Czyżby powtórka? Okej, sample. Dobra, trójka sketpowa. I zaczynamy. Pierwszy co? Otrzymujesz swojego własnego signatura, którego swoją drogą będę się ulepszyć. Na 60. Ale to później. I teraz nawet się nie będę oszczędzał, mam tylko trochę to. Level upujemy na maksa. Żeby nie było zgodnie z obietnicą, nadal będę bailów wypożyczał. Dopóki siostra nie zostanie swojej. Ale możliwe, że to będzie gościu, który będzie moim takim po prostu oczkiem w głowie, dumą i jego najprędzej ze wszystkich ogarnę. Może nawet będą jakieś streamy z tego, jak będę chodził i go ogarniał. Kto wie. Nie oddam, mój Welt. O, nie mam dwóch odznak. Dwie odznaki, okej. Chcesz Welta, to dostaniesz Welta, tylko trochę to zajmie, zanim będzie gotowe. Okej. Czy daj mu 60? Chyba, że nikt u mnie nie ma, no ale to jest Welt. Nie mogę mu tego nie dać. Wiem, że możecie mnie zwyzywać, znienawidzić i tym podobne, ale... Będąc szczerym, po prostu nie jestem w stanie tego nie robić. Dobra. Reliktów niestety nie mam, więc zobaczymy, co mu tu zasugeruje. Okej. Na razie zostawię to tak, jak jest. Później co, pogarnię sobie na spokojnie. I teraz tak. Czy mam wystarczająco dużo na ulepszenie wszystkiego tego? Nad tym się jeszcze zastanowię, szczerze. Nie wiem, czy to będzie aż takie dobre. To na pewno wezmę. Ale kurczę, nie spodziewałem się, że przyjdzie.
Też na pewno biorę. Tutaj atak jest drogi, więc też przemyślę. Basic attack oczywiście, że biorę. Skill oczywiście, że biorę. To jest też tanie, więc też oczywiście biorę. Tutaj nawet nie mogę, okej. Biorę. Ja zresztą co ja tu będę mówił, co biorę. Biorę wszystko po prostu. I okej. Zobaczmy teraz, ile będę tego potrzebował jeszcze dalej. Tak mówiąc wprost, żebym wiedział. Okej, potrzebuję dużo pewnie. 3, 6, 9, 12. 12 odznak i też potrzebuję tutaj w takim wypadku 12 tych od Nihility. Trailblazer rank 2? Mówisz jakbyś... jakbyś nie miała. Nie, nie wierzę. Ale dobra, może jestem w stanie podmienić coś na coś innego. Ile ich mam? Jeden. Potrzeba trzech, to dwa muszę wymienić. Tak, ale... A, kolejne dwa. Dobra, w takim sensie. Gdybym mógł, to... Czekaj, czy mógłbym dać? Szczerze, chyba bym mógł. Okej, 5 i 7, co? Akurat 12. Idealnie. Idealnie mam wszystko. No, oczywiście poza tymi tam dalej, ale to kiedy indziej. A, można tu lepsze przecież. Cholera, dalej. Będę musiał to zrobić. Ale na spokojnie. Kiedy indziej, nie będę robił całego streama tylko poświęconego Beltowi. No, jest już wystarczająco ogarnięty. Nie ma jeszcze artefaktów. Przepraszam, reliktów. Ale no, zobaczymy później co jak. 40... Okej, to było dziwne, że to nagle dostałem. A nie, coś jeszcze. Okej, no pierwsza 60. I teraz jak mam taką sytuację... Coś jeszcze tutaj? Okej. Dostałem jakieś ciekawe coś. Nawet nie wiem, jak to będzie działało, ale dobra. Pa! Miło cię było gościć. A teraz, co to było za jakaś nowa rzecz, którą znalazłem? Tutaj? Jak tego użyć w ogóle? Jeśli będzie trwało, to fajnie, jeśli wrócisz. Ale teraz tak, jak tego użyć? Do cholery, co to jest? Bo mam tylko jedno podejrzenie, co to by mogło być. Jeśli tak, to to jest fajne nawet. Aha! Okej! Okej, czyli tutaj... Okej! To jest super! To jest super! Nie będę tego używał za szybko, ale to jest super! I właśnie, w sumie... Mogę wypożyczyć Welta. I odebrać pieniądze za bajno. Bo zawsze o tym zapominam. No. To teraz jest taka przyjemna, spokojna atmosfera. Dwa warpy jeszcze tutaj lecą. Trójka. Nic szczególnego. I ostatni pull. Prawdopodobnie dzisiaj. Nic szczególnego. No dobra. I teraz największe pytanie, czy ja chcę to robić, czy nie? W sumie stać mi na to, żeby kupić w ogóle już tej postacie. Ale kurczę, czy ja chcę to robić, czy nie? Jeszcze się zdecyduję. A póki co zobaczmy, jak to u mnie sytuacja wygląda z tym wszystkim. 100 energii, 4 takie. To zrobione oczywiście, tutaj... Memories 12. Jeszcze nie będę się nad tym zastanawiał. To może spróbujmy zrobić jak najwięcej tych memories. Do you want to enter the Forgotten Hall?
Może nawet się uda dzięki temu zaliczyć więcej. A, i właśnie, tak zapomniałem wspomnieć, zrobiłem chyba 2 czy 3 piętra tego Forgotten Hall of Memories, głównie dlatego, że po prostu... Nie pamiętam, jaki był powód, ale coś tam miałem. Fizyczny i wiatr. Nie mam ani dobrego fizycznego, ani dobrego wiatra. Kurczę. Nie wiem, czy dam radę. A zobaczmy, że jak tutaj jest z tym. Okej, okay, to powodzenie. Nie, jest niby 2 na Imaginary, ale... Nie sądzę, by to było jakieś tak... Aż tak potrzebne. Nie. Nie wiem. Chyba, że single pool robić, kurczę, to jest dla mnie ciężka decyzja zawsze. Zawsze ciężka decyzja po prostu w takiej sytuacji. Ewentualnie mogę jeszcze zobaczyć jedną rzecz. Bo to może być też ciekawe. Herta Space Station i... Zanim będę się tutaj dalej głowił nad tym wszystkim, to zrobić tradycyjnie symulowany uniwersum. Bo mam bardzo mało zrobionego w tej kwestii. No to w sumie nic. Aż nie, bo znowu do uniwersum, kurczę, by się przydał ten gościu. To nie mówię tylko o tym tutaj, no bo... A nie, tutaj by się bardzo przydał. Aż 3 takich, których można spotkać się z podatnik na elektrykę. I bo sam będzie Słorok. Okej, okay, tutaj bym się bardzo przydał, tak, faktycznie, nie pomyślałem o tym. I tak, difficulty level 2 to też jest coś, co chciałbym robić, tylko 62 zalecają. Tutaj? A tu i welta można fajnie użyć, w sumie, jak tak patrzę. Tylko nie wiem, pod jakie bym musiał iść te... O, brakuje mi słów. Pod jakie artefakty? Nie. O, błogosławieństwa, tak to się chyba nazywało. Ale też można spróbować. Nagrody jakiejś wielkiej nie ma, niestety. Ale jeśli bym to przefarmił, to możemy dostać... Nie wiem, pewnie nic nie dostaniemy. Dobra. Nie ma co wybrzydzać. Nie to jełopie. Nie to jełopie! Lecimy z single plami, w tym będzie jak najbezpieczniej. Jak zwykle też jest chaotyczny i w ogóle, no ale to... normalne. Oczywiście. Uwaga. Normalne. W jakim sensie jedynkę to dam radę bez problemu, dam radę z 2. Jeśli mówisz o światach, to... Niekoniecznie, że tak to określę. Później, jeśli kojarzysz, to u mnie na streamie za pierwszym razem przegrałem z bossem. Ale 2 nie jest aż taka trudna. I okej, 2 to brakuje kryształków. W takim wypadku, jak brakuje 2 kryształków, to czy mogę... A, o tym! Forgotten Hall, a to... raczej powinnaś dać radę. Nie, wydaje mi się, żeby to było na tyle trudne. Nieco, chciałem sprawdzić tutaj. Co tu jest potrzebne do Ascenda? Dużo rzeczy, nie jestem gotowy na to. Ale w takim wypadku, czy jest coś innego, co mógłbym szybko tutaj ogarnąć, żeby może ulepszyć sytuację? To jest dobry artefakt w ogóle? Tutaj HP, crit rate, tutaj... A, to ma coś... A, dobra, to jest ice damage. A nie mam czego, co ma Imaginer? Bonus? To trochę dziwi, że nie mam niczego pod Imaginary. Ale trudno. Nie mam pomysłu na razie, co z tym zrobić. Jedne, co mi zostaje tak naprawdę, to... Nie przejmując się niczym... Zarzucić po prostu trochę ulepszenia. Za 3 już. Mogę na 4 spokojnie lecieć. Nie jest to może najmądrzejsza decyzja, no ale... W ten sposób przynajmniej będę miał ten... Rękawice ogarnięte. Jeśli mam jakieś inne wymiary, akceptowalne rzeczy, tak jak tutaj, no bo nie są najgorsze. Chociaż nadal nie są dobre. Mógłbym zrobić. Ten płaszcz jest świetny. I to nie oszukujesz. A nic. Zero kupium. Jest świetny jak na obecną sytuację. Nadal jest dużo takich, co to były lepsze. Nie ukrywam tego. Ale jest świetny. Jak na to, że jeszcze jestem... Widok z nędzą, Juliusz, jak złotek zwał, i po prostu biorę, co mam. No,
I też się z tym zgadzam. Dobra, ale tak. To jest ogarnięte, buty nie ma co ulepszać na razie. Tutaj nie. Mogę trochę kapelusz ulepszyć. Nie jakoś bardzo, zobaczymy co po prostu to pójdzie. Dodało defensa, to nie. To już więcej nie musimy robić. Właśnie. I main team muszę zmienić. Powiem tak, Pila. Służyłaś mi wiernie. Ale niestety. Teraz mamy nowego gościa. Nie, ale to jest takie... To jest świetne. Tak. To jest świetne. Dobra. W sumie jak tak teraz myślę? Czy iść, coś jeszcze coś zmieniać, czy nie? Czy w ogóle chcę robić to z symulowanym uniwersum na razie? Może nie będę od razu robił jakichś tych wielkich wyzwań. Spróbujemy ewentualnie zobaczyć, jak to będzie z trudnością tego tutaj. Tak, standardowo potrzebuję kogoś, kto będzie obrońcą. Że nie, to będzie... Różnica poziomów jest bardzo wysoka. Nie wiem, czy to jest rozsądne. Ale dobra, jedno ryzyko nie zaszkodzi. Jeśli przegram, to trudno. Jeśli wygram, to będzie świetnie. Teraz tak. To, co teraz jest bardzo ważne, to to, że nie mam pojęcia, co powinienem pod Welta brać. Bo tutaj fajne rzeczy, ale follow-upy. Nie ma follow-upów. Tutaj destruction. Damage taken, okej. Okay. Tylko to jest związane ze straceniem życia. Potem hunt. Potężne i to bym mógł brać nawet. Ale nie zapewne. Tutaj efekt resistance. To jest to. W sumie sobie uświadomiłem, że to jest dobry wybór, żeby móc debuffy zarzucać, a między debuffów w tym potężniejszy ult będzie. Więc tak. Zaczynamy od czego? Zacząłbym od Curio i tak dalej, bo to są świetne rzeczy. Leczenie po bitwach, fajna rzecz. Podwójne nagrody za rzeczy do niszczenia. Od tego zaczniemy. I dobra. Oczywiście, żeby łaził ciągle Weltem, kiedy się tylko da. Chociaż nie, tutaj muszę zacząć niestety od niego. Okej, wszyscy są breaknięci. I tak. Dawno nie grałem już na takich prędkościach podstawowych, więc będzie dla mnie pewnie bardzo wolne. No ale wybaczcie, muszę to zobaczyć. Oj, tak. Nie najgorsze obrażenie jak na tą sytuację. Chociaż też mogło być większe, nie będę ukrywał. Ale przynajmniej ich spowolniliśmy. Okay. Ja, świetnie jesteś. Będę się z tego potem ulepszać. Lepiej ogarnąć? O, bo jestem jeszcze nadal zdebuffowany, okej. Okay. Świetne. Dobra. Okej. Okay. Zarzucam od razu. Zarzucam od razu coś takiego. Okej. Podoba mi się. Podobie mi się. Kurczę, nie umiem tego inaczej określić. Gościu jest świetny. Nawet jeśli nie jest mocną postacią. Jak mówię, mnie to aż tak nie interesuje, czy jest mocny, czy nie. Uwielbiam gościa. Przekaż, da się coś zobaczyć o jego umiejętnościach? Jak to wygląda? Kurczę, nie mogę zobaczyć jego wszystkich tych talentów, które ma. Może to jest głupie, ale aż wezmę i sprawdzę jedną rzecz. Muszę zobaczyć po prostu szybko jedną informację. Co do jego jednego talentu, który odblokowaliśmy. Jak on konkretnie działał? Okej. Okay. Okej, okay, dobra, już mam. To jest po prostu... Że jeśli mają weakness breaka, to otrzymam więcej obrażeń. Okej. Okay. Czyli trochę źle kojarzyłem, ale niech będzie.
Żaden z nich niestety nie ma witness breaka. Ale nadal. Zarzucimy to. No. Przyzwoite obrażenie, tak to powiem. Jak na to, że nikt nie ma weaknessa na to. I że gościu ma byle artefakty. Nie jest ogarnięty. To co można powiedzieć o wszystkich. Dobra. Fajnie się na to patrzy. Ale od następnej bitwy musimy już na szybszej. To jest freeze. Niestety nie jest to nic dobrego, bo nie mam jak freezować, ale wezmę to. I tak wiem, że można losować, ale bez przesady. To jest dobre. Większa prędkość, zawsze mile widziana. I kogo tu mamy? Jest Imaginary, okej. Okay. Czyli zaczynamy od eksplozji czarnej dziury. I teraz... No nie ma co ukrywać, trzeba po prostu przyspieszyć to już. Leave it to me. Nie dlatego, że nie chcę mieć wolniej, tylko no jestem na streamie, więc... Fajnie by było po prostu mieć w miarę dobre tempo ogrywania tego wszystkiego. I tak. Sila robiła tam 600 coś. Nie wiem, czy to był się krytyk, czy nie. Ale tak. Tak, 540 coś. I tutaj, żeby testować, ile on robi? 602. Jak na razie bije trochę lepiej od Sila. To prawda, no, kwestia talentów. I może wyposażenia. Nie jestem pewien. Ale to udowadnia, że gościu ma potencjał do bicia. Co to trochę zaskakujące, bo jest nihility, co sugerowałoby, że jest bardziej od tego, żeby... Jak to się nazywa? Sugerowałoby, że jest bardziej debuffowania, ale... Ja nie będę tutaj kwestionował. To jest tak, combat albo occurrence. Jako, że jest to niby trudne, to lepiej byłoby brać się occurrence. Ale jako, że lubię combat, to combat. I tak, musimy wypatrywać też wszystkich beczków i tym podobnych. Dobra. Z dala do tego. Okej. Mamy dwa buffy. Lecimy. I tak, pewnie się nie uda nic, więc... Zaczynamy od czegoś takiego. Teraz teoretycznie powinno być łatwiej. O, niestety nie zadziałało jakoś szczególnie dobrze, ale okej. Okay. Podoba mi się. Podoba mi się. Jak ja tego gościa dobrze ogarnę, to wydaje mi się, że on będzie po prostu naprawdę moim mainem. Ale cóż, szczerze powiedziawszy, teraz jest problem. Nie mam pojęcia, to szczerze mówię, kogo odbiorę sobie za 300 warpów na standardzie. Nie mówię tego złośliwie ani nic. Tylko szczerze, nic się zastanawia, kogo ja odbiorę. Myślę, no oczywiście, że tam zobaczę, kogo nie będę miał, ale... Bronia. A bronia tak, to jest akurat nie najgorsza sugestia. Przy czym... Jak sam mówiłem ci to nawet, bronia 100% crit rate'a pod sniper. Nie jest to może najlepsza opcja, ale zawsze coś jest. Tylko nie wiem, czy właśnie będę potrzebował tak bezpośrednio bronić, czy... Nie, wezmę kogoś innego. Tak bo to będzie... Najłatwiej mógłby to powiedzieć, że zależy od tego, czy dostanę tutaj... O, nie pamiętam, jak to się nazywa. Ogólnie wiem, że nie wiem, czemu na nią ludzie tam... Jeśli chodzi o nazwę, czy coś, co... Czemu... Nie nazwę, imię raczej. Tak, to jest to, co chciałbym powiedzieć. Posłucham zawsze sus na początku, nie pamiętam naprawdę całego imienia. Ogólnie tak, która właśnie jest od kurczaka, którą jeden z was, nie pamiętam kto, ale ktoś wystawiał, pożyczał, dopóki nie zdobył seal. No ale tak, wracając. Jeśli nie zdobędę, no to prędzej wezmę Klarę, niż bronię. Ale jeśli... Oj, pada przez przypadek, zrzuciłem. Brawo ja, tak się wierciłem tutaj podczas gadania, że aż pad mi spadł z biurka. Tak. Taki piękny X-klocksowy, którego używam
przy Dark Soulsach. I który nie wiadomo czemu nie chce dobrze mi działać z Dark Souls Prepare Today Edition. Co i tak nie ma znaczenia, bo wyłączyli tam jakiekolwiek opcje koopa. A i przy okazji, przepraszam, jeśli będziecie słyszeć stękanie butelki, ale tak na nie zdążyłem sobie herbatę robić, więc mam wodę w paniaku 5-litrowym przy sobie. Okej. Okay. Łyk wzięty. I teraz tak. Wezmę to i zaraz zaczniemy używać Trailblazera bardziej jako nakładacz tarcz. No teraz to tym bardziej. I będziemy się skupiać na tym, bo on tarczę po prostu utrzymywał. W tym czasie my będziemy Weltem i jaki tam Seal będziemy robić. Czy mogę najpierw użyć tamtego? Będziemy się głównie skupiać na tym, żeby właśnie robić damage. Tutaj jako Bailu oczywiście atakujemy. 55 PT, dobra, leć dalej. Może ci się uda coś fajnego zdobyć. I w sensie mówisz o PT event, tak? Myślę, tak to masz sporą szansę, żeby go dostać. I mam nadzieję, że ci się uda. No to na ten moment powinieneś dostać, masz jedną tylko. Tak, event, okej. Okay. To świetnie. Próbuj, może ci się uda. Dobra. Czemu nie? Aktywuj od razu bursta, jako że to zwiększa otrzymywane obrażenia. No ale to się niewiele, no to lepszy coś. Tutaj, jak mówiłem, będziemy nakładać tarczę. Swoją drogą będę musiał w końcu wydropić dla niego czterogwiazdkowy set, bo nam zmieści trójkę. W sensie mam czwórkę, ale ta trójka ma lepsze, co ciekawe, statystyki niż ta czwórka. Okej. Okay. Weakness breaker? Czemu nie? Tym razem nie trzeba znowu robić tarczy, bo jeszcze wszyscy mają, więc tak. Dobijamy. Welt. Oj, to jest piękne. I co ciekawe, to Bailu jest tym razem mordercą bez serca, który wykończy postać, ale dobra. Follow-up lepsze. Szkoda, że nie mamy nikogo od Ice. Będę się o tym pamiętać, że tutaj Ice jest bardzo ważny. Myślałem, że to jest ogólnie od efektów, ale tak. Okej. Okay. Szczerze to chyba wezmę z tych opcji, bo nic lepszego nie ma, a co zawsze raz na bitwę będę mógł przynajmniej uratować kogoś przed śmiercią. Co daje łącznie dwa razy na bitwę, bo Bailu ma to samo, ale no. Okej, okay. Czyli tutaj Weltem zaczynamy. I w ogóle jak działa jego... To? Kurczę, że cię to w złym miejscu. Okej, okay, nie kładę slow. O, to był szybki mecz, okej. Okay. No to akurat jesteś tutaj na moment, w którym testujemy Welta. I mamy nieodpowiednią drużynę, ale challenge, wyzwanie poziomu drugiego na świecie trzecim. Próbujemy swoich sił. Głównie po to, żeby zbierać więcej, jak to się nazywa. Żeby zbierać ewentualnie więcej, no, więcej prób na Wisha. Przepraszam, Warpa. Właśnie, w sumie zapominam o burstach. Przepraszam, Ultimate'ach. Przez bardzo mi się Genshin miesza z tym wszystkim. A właśnie, po Genshinów jeszcze. Ale tak tylko dodam. W najbliższym czasie raczej nie planuję wrócić do Genshin'a na streamach czy coś. No, dlatego, że mam pomysł na jedną rzecz, ale zanim ja to ogarnę, trochę czasu no, mi zejdzie. A druga rzecz to coś niestety... Nawet nie ma co robić wishowania. Ten Baiju przyszedł jakiś czas temu. A w najbliższym czasie... Szczerze mówiąc, nie planuję za bardzo iść w Wisha. Po prostu jestem zawiedziony, delikatnie mówiąc, tym, co teraz będzie. Dobra, Welt. 1891, ładne. Ale nadal mogłoby być lepiej. I czy będziemy jeszcze turę? Będziemy turę. Mamy dużo tego? Mamy. Więc można podgryzać wrogów. Dobra. Zarzucaj sobie tarczkę i przy okazji redukcję obrażeń. Co drogą. Moim zdaniem, to jest tylko moje zdanie oczywiście, nie ma co ulepszyć u niego w ogóle skilla. U Trailblazera ognistego.
bo to naprawdę jest śmieszne, że ulepszenie tylko skilla, jeśli mle, zwiększa redukcję obrażeń o 1%. Ktoś powie, że to łącznie będzie dużo później, ale... No u mnie może być podobnie, że jeśli już to bardziej będę musiał po Kirare niż po coś innego. Szczerze... na Weapon Banner. No... Nie pamiętam kto będzie... A tak, teraz będzie Jojo i Mieko. To ja ani jednego, ani drugiego nie potrzebuję. Bo nie ukrywając, łuczników za bardzo nie mam, żeby potrzebował łuków. No a katalisty... Nie najlepszy, no ale mam dwa razy Sacred Wingsy. Raz Skywarda i dzwonka od Skary. Czyli jak ja na niego mówię śmietnik ogłówego, więc... No, nie potrzebuję więcej na razie. Znaczy okej, gdyby to był jakiś bardziej pod supporta, to jeszcze rozumiem, że można byłoby brać, ale... To nie jest pod supporta nawet. A to co ma Miko, jeśli się nie mylę, to... Gdzieś jest dosyć ofensywnie nastawione. Przecież mówię chyba, bo... Szczerze mówiąc, nie kojarzę, jak ja mam akurat Miko. I'm on guard. Need a doctor? Mystery Boxa? A jeszcze nie wiem. Siostra. Zastanawiam się. Wielka stypa do 4-0. A tak mnie przesadzał. Coś tam może będzie się działo, ale... Nie dziwię się, że teraz Genshin trochę przystępuje. Jedyny tylko o co bym prosił, jeśli chodzi o Genshiny, to żeby dali jakieś nowe źródło primogemów, czy czegokolwiek do robienia. Na pewno nie jestem jedyny. Ale szczerze powiedziawszy, ja już nie mam nic do roboty. Mam 100% wszystkiego. Poza chodzeniem ewentualnym po lokacjach i weryfikowaniem, czy na pewno wszystko się zgadza na mojej mapie tej od właśnie Hoyolab, że wszystko mam wyzbierane, to nie mam co robić. No okej, zawsze tam robię te wiki bossy, żeby farmić materiały. Robię zwykłych bossów, żeby tam ewentualnie wszystkie przyszłe postacie można było od razu na 80 zarzucać. Ewentualnie 90 przecież. Nie ukrywając, 90 robię. Wiem, że to nie jest może najoptymalniejsze. Ale tylko postacią, które czymś po prostu nie kupiłem. A co dalej? No, nie dziwić się. Jak najbardziej to rozumiem. Ja jestem z tych sutów, lubiłem 100%, więc no 100% wszystko, co się da. I tak osobiście mogę powiedzieć jedną rzecz. Jeśli chodzi o historię drugiego regionu pustyni, z jednej strony, tak, to będą spoilery od razu, pokazałem coś o Genshinie, co... Jakby powiedzieć... Czego nie chciałem. Mówię to o wątku pewnej postaci, która miała swoją historię też w pierwszej segmencie pustyni. Postaram się jak najmniej spoilerować tutaj. Ale tak, ogólnie mówiąc, jak z procentowami robiłem ten wątek, pokazuję mi tu jedną rzecz, jeśli chodzi o Genshina. Jaki by nie był, jaka nie była historia, niestety w moim odczuciu czasami idą w złym kierunku totalnie z tym, co jest okej, okay, a co nie. Jeśli chodzi o inne rzeczy jeszcze, co... Nie wiem, czemu po prostu im dalej w to gram, te Genshiny, tym bardziej zauważam, że niektóre rzeczy jakby to były robione tak... na siłę. To jest jedna rzecz, a druga... Strasznie przewidywalne są te niektóre wielkie zaskoczenia i tym podobne rzeczy. Oczywiście nie wierzę w Starlight, nie, ale im bardziej gram w te Genshin, tym bardziej widzę co takie niedoskonałości i coraz bardziej są na widoku. Ale tak, wracając. Jedyne, co mi tak naprawdę zostało w stałych Genshinach, poza właśnie takimi jakimiś bossami czy coś, daily commission oczywiście, bo tego nie można przegapić, to są tylko głupie i dziwne achievementy. Najczęściej ukryte achievementy, bądź takie polegające dosłownie na czystym farcie. No albo takie, które mnie męczą, jak skrawć 800 mebli, uzbieraj 800 roślin z każdego typu grządki w czajniku. Okej. No mi nikt nie blokuje, ale... Pustynia, jaka by nie była, i jakby to ogólnie nie było, to niestety story, nie, to był world quest, chyba world, może story, nie jestem pewien, ale ogólnie quest, który tam jest w drugiej części pustyni, nie trzeba go robić oczywiście,
Niestety pokazał wprost, że Genshiny w niektórych sekwencjach będą po prostu się... Są totalnie inne niż bym chciał tego, ale tak, co my tu mamy? Aha. A? Okej. Okay. Tutaj możemy dwa razy wziąć dwa błogosławieństwa, ale jest mniejszy wybór. Wezmę to szczerze. Głównie tylko, że to też jest nowe, to a zbieranie tego jest zawsze fajne. I tak, Immersion Reward. Biorę. Mamy piątkę pierwszą. Nie jest najlepszego seta, ale ma dużo defensów, więc po takiegoś obrońcy. Ja nie wiem, że ten quest był zły. Mówię o jego zakończeniu. I tu nie mówię o tym, gdzie się lata z muchą, jak ja na to mówię. Tylko mówię o takim pewnym, w którym się zdobywa butelkę, która wszystkich hejci. Zakończenie było dla mnie po prostu, mówiąc wprost, zbyt drastyczne, zbyt brutalne. Ja rozumiem sytuację, która tam zaistniała, ale... Moim zdaniem można było to rozwiązać na milion różnych lepszych sposobów. To jest moja opinia. I niestety, no... Wiem, że mogę być w mniejszości. Ja rozumiem, dlaczego tak musiało się stać. Ale nie popieram po prostu tego, jak to przedstawili. Dobra. Ale teraz skupmy się na tym. A, mamy tyle. Czy mamy jakieś... Mamy jakieś dobre błogosławieństwa w ogóle? A, to jest nawet fajne. Jeśli byś to ulepszyło, to byłoby nieźle. A, to oczywiście. To jest fajne. To jest dobre, to nie najlepsze. No właśnie cię rozumiem, też cię nie dziwię. Dobra, ulepszenia są nie najgorsze. Dobra. Ostrzegam dla wszystkich, którzy będą to też oglądać na YouTubie i tak dalej. Mnie tu proszą. Znaczy dobra, najlepiej po prostu siostrę, ty napisz tutaj na czacie. W ten sposób nie będę musiał tego na streamie mówić i uniknę spoilera. Nie jest to najnowsze, ale po prostu nie lubię spoilować takich rzeczy aż tak bardzo. A póki co wylepszamy. Jeden co mogę powiedzieć, że to jest jakby druga część historii tej Jacht, czy jakoś tak. O tym tutaj mowa. Dla tych, którzy wiedzą. Jeśli siostra nie wie, jak to napisać, czy coś, to jestem w stanie to też zapisać tutaj na czacie. Tylko bym musieli po prostu wybaczyć ci, którzy to oglądają przez to, potem na YouTubie czy coś, że przez chwilę będzie dosłownie, no, będę czekał. Nie. Nie, trochę już się pomyliła siostra. Ja to najlepiej opiszę, więc wybaczcie tutaj. Albo wiecie co, chociaż to będzie głupie, zarzucę autobattle na czas, kiedy ja to będę pisał. Bo siostra trochę się pomyliła. A, dobra. Szybko tylko tutaj wybiorę te tutaj te ulepszenia. I jak będzie kolejna walka, to po prostu będę kontynuował pisanie. Bo tutaj... po prostu... jest dużo więcej niż to, co... mówicie. Dobra, autobattle.
on the sea of butterflies. Illusions of the past. Okay. Survive or be destroyed. There is no other choice. Who's next? Okay. Mhm. A co jest? Wow. Co ciekawe, nie mogę pisać nawet na własnym czacie tutaj z pozycji OBS-a, więc tak trochę zlamiłem. Więc szybko muszę wejść tutaj. Dobra. Pierwsza wiadomość, czy pierwsza połowa na czacie. I teraz co tu mamy? Nie patrzę, jak to wygląda nawet. To jest pierwsza połowa tej informacji jakby. Zaraz będzie kontynuacja, tylko pobiegnę szybko do kolejnej walki. I w sumie, żeby mieć więcej czasu, to spowolnię animację. Wiem, że głupie, no ale... Witness the stars shatter before you. Survive or be destroyed. There is no other choice. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Look, listen, feel, kick! Defend the weak. Calm your body and mind. Witness the stars shatter before you. Survive or be destroyed. There is no other choice. Who's next? Indestructible. Czy jest coś dobrego? Niech będzie co. Chociaż obie są kiepskie. Dobra. Szybko tutaj rozwalamy. No i lecimy. Kurczę, wiem, że tak dziwnie, że wygląda, że ciągle milczę, ale... no niestety tak to wyszło. To się chyba nie uda niestety, ale można próbować. I won't go easy on you.
defend the weak. Mniej więcej to tak streszcza całą historię. Teraz jeszcze ostatnią rzecz, którą zapiszę, zanim wrócimy do normalnej rozgrywki. To teraz właśnie... co teraz napiszę, to będzie moja opinia. Witness the stars shatter before you. Survive or be destroyed. There is no other choice. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Gotta get those vitamins. Calm your body and mind. Who's next? Lock, listen, feel, kick! No i to, co teraz napisałem, to już jest jakby moje podsumowanie tego wszystkiego. Znowu zrzuciłem pada. Nie wiem, jakim ten pad mi się ciągle plącze w kabel od headsetu. Super. I teraz, kiedy coś już skończyło, to wreszcie mogę wrócić full focus do rozgrywki. To jest takie podsumowanie moje. I to jest dla mnie problemem. Odstaje to po prostu bardzo od tego, jak Genshin wygląda normalnie. I główny bohater po prostu, czy bohater czy bohaterka są przedstawieni jako po prostu idioci, którzy robią wszystko, co im każą. Niestety. Jak staram się widzieć pozytywy w Genshinie i bronić tę grę przed wszystkimi, którzy twierdzą, że jest to gra przykładowo o pedofilii, bo tak, znam takich, to niestety ten wątek jest naprawdę wykonany źle i jest nieprzemyślany. Przedstawia po prostu głównego bohatera w fatalnym świetle. A jeszcze gorzej się poczujesz, ogólnie grając, jak wrócisz do tego miejsca. Pogadasz z NPC-em, ktoś tam pojawia po jednym resecie od tego, co tam się dzieje. Ja wiem, że od początku było mówione, że my nie jesteśmy żadnymi świętymi i coś, ale to już po prostu przekroczenie granicy dla mnie. Dobra, teraz Welt. Rozwalaj go, dziękuję. Co nie? Jak będzie co? No tak, ja jak najbardziej mówię, nie mam nic do kogoś, kto uważa, że to było uzasadnione, że to było coś dobrego, że było potrzebne. Każdy ma swoją opinię. Ja tylko wyrażam swoją. Każdy ma prawo się z tym zgadzać, każdy ma prawo mi poklaskiwać, że tak, mam rację. Ostatecznie to jest tylko kwestia tego, co kto personalnie czuje. Okej. Okay. No i oczywiście, rozumiem, że to jest gra i że nie można przewidzieć każdej możliwej opcji. I tutaj właśnie mogę to powiedzieć w ten sposób, trochę też reklamując, delikatnie tak to mówiąc. Mogę właśnie bardzo dobrze reklamować gry od Larian Studios, pomijając to, że nie są dla każdego, pod względem humoru i pod względem niektórych rzeczy popularnych, ale o tym później. Nie da się wszystkiego przewidzieć, nie da się zrobić wiele rzeczy. Często jest tak, że właśnie gry mają tą liniowość, że jest jedna ścieżka, trzeba żyć konsekwencjami.
Niektórzy grze na tym zyskują, dając po prostu tą bezsilność, uczucie tego, że jesteśmy kimś złym, kiedy gra te, kiedy po prostu twórcy tego chcieli. Ale Genshin po prostu zawsze dało mi się grom trochę innego typu. Okej. Okay. Ale tak właśnie. I teraz wracając do tego, co mówiłem, gry od Larian Studios. Tam jest dobrze pokazane niejednokrotnie, że można być bohaterem, można być czymś złoczyńcą. Czasem też są gorsze momenty. Nie będę ukrywał. Ale... jak to się nazywa? No tam jest trochę więcej tych opcji, możliwości, można naprawdę odczuć takie decyzje pomiędzy byciem czy nie złym, a byciem tym... starającym się jak najmniej krzywd światu wyrządzić. Słuchaj, tak właśnie, co się dzieje? Myślałem, że będą jakieś czyli lepsze informacje o tym statusie. I tak jeszcze tylko podsumowując z tym całym gadkę Genshinem tajemniczym. Szczęśliwi powinni być ci, którzy są jak Hel. Nie robią questów pobocznych, nie robią wątku. Mogą żyć w spokojnej nieświadomości. Jeśli nie odczytałem tego tutaj teraz, albo nie spojrzałem ktoś inny. Tego, jakie rzeczy się tam dzieją. Nice teamwork. Don't mess with me. I szczerze, to jest chyba... tak jak mówiąc, najgorsza część dla mnie. No nie wiem, czy kiedykolwiek działo się coś podobnie. Ciekawe. Żeby nie było, nie znam wszystkich eventów, więc może kiedyś działo się coś podobnego. No tak, jeśli ktoś będzie oglądał to w formie archiwum na YouTubie. Nie wiecie, o co chodzi. A podejrzewam, że jest dużo osób. Możecie o tym pisać spokojnie. Czyli tak, żeby do tego zabrania czy coś. Tylko tutaj po prostu ja staram się jak najbardziej unikać spoilerów. Krytyka. Pięknie. No jak już mówiłem, ja to rozumiem i nie będę tego potępiał, nie będę tego próbował krytykować. Ja to rozumiem. Niestety, sam wiedziałem o niektórych rzeczach, zanim do tego podejdę, ale nie spodziewałem się tego. No, poza tym idzie, no... nie wiedziałem, że będzie aż tak źle. Oczywiście zawsze tam rozumiem, że tam konieczne jest też... ci niektórzy mają być źli albo wyglądać na złych. No i że muszą zginąć. I z tym się zgadzam, że gry pod tym względem w wielu przypadkach są dosyć... no, nie ukrywając, nie upiększając, ale brutalne. Ale powiem tak, w tamtym momencie czułem się jak ten... czwarto czy piątoklasista... czytający... nie pamiętam, jak to była książka, w jakiejś książce, w lektorze szkolnej. Opis po prostu morderstwa. Jak jeden człowiek morduje drugiego, po prostu strasznie szczegółowo opisany. Czujesz po prostu... widząc to, co tam się stało, czułem się podobnie. Nie odbiło się taką traumą na moim myśli oczywiście, jak to było. W przypadku, kiedy właśnie byłem małym dzieckiem, nagle coś takiego czytam. Gdzie... to mogę powiedzieć wprost. Gdybyście spytali kogoś z rodziny, nie. Większość z nich by... z łatwością po prostu wskazała, jak długo to by mi się działo. Ale podobny nie smak po prostu. Okej. Fajnie, wróciłeś. No, trochę tutaj umiał. Tekstów czy coś.
I tak. Nie będę bardzo powtarzał, co tam mówiłem, bo to nie ma do końca sensu. To, co ma jednak sens, to to, że trzeba zrobić full focusa i się skupić na tym, żeby przeżyć to wszystko. Okej, na szczęście prowokacja weszła. Mówię, że zaraz mi tutaj już wszyscy padną. Ale można próbować. I zdecydowanie muszę też Bailu ogarnąć bardziej. Lecz nie najgorzej, ale... A no, potrzeba trochę tego więcej. I widać już w tym momencie, że się tak dalej będzie wyglądać, to... Czy tego chcę, czy nie, no nie ma szans, żebym przetrwał tego świata. Myślę, że stwierdziłem się, czy to zrobię tylko dlatego, że chcę challenge'a. I przy okazji szybciej zaliczyć wszystko na odbieranie kryształku, po to, żeby dalej wysyłać warpy. No cóż. Zdecydowanie moja drużyna nie jest na to gotowa. To też sama, przynajmniej wszystko mi to szczekało, ale no. To jest chyba bezpieczniejsze. Jakie mam w ogóle Curious? Czy mam coś dobrego? To jest użyte, więc nie problem. Tu podwójne nagrody za niszczenie. Szczerze zaryzykuję. Uwaga. Potężne. O nie. To jest świetne, ale o nie. Ja przez to zginę. Ja wam to mówię. Ja przez to zginę. Miałem już tego bileta. Ja przez niego zginę. Ale jak to ma tak wyglądać, to biorę ile się da, przynajmniej tego. Znowu coś złote. Fire damage bonus. Jump boost. Szkoda, że z tego zestawu, ale zawsze coś. Co ja mówiłem? Co ja mówiłem o tym bilecie? Sytuacja jest naprawdę niebezpieczna, więc... Postać ma nieogarnięta, ale... typowe u mnie. Czy mogę coś tutaj w ogóle zmienić? Na szczęście pewnie będę mógł. Ja tak mam za każdym razem, kiedy on mi się trafia. I tak, wiem, że to i tak dużo nie zmieni. Ten Tashantra będzie relatywnie słabszy od reszty. Ale chcę ją jak najbardziej po prostu tutaj zboostować. Pod damage ją robicie? Oszaleliście? A dobra, nie mam zestawu tego, kurczę, zapomniałem zablokować sobie doktorka trzygwystkowego. No trudno. Tak czy inaczej, biorę ją. Nie dlatego, że jest mocna. Biorę ją, żeby mieć dwóch lekarzy, którzy może uratują mi grupę. No i teraz tak... Mam dużo błogosławieństw. Ulepszę je. Jeden ratunek, świetnie. Świetnie, że to się ulepszyło. Może jest jeszcze dla nas nadzieja. Może jest jeszcze dla nas nadzieja. Nie, nie mam. Do takich rzeczy nigdy nie mam farta. Ale dobra. Nie chcę się tego czytać, ale ogólnie jest tutaj kolejna rzecz. Discard one Curio. Oczywiście, że to wezmę. To jest ryzykowne. Ale wolę wyrzucić Curio. Może będę mógł bileta? A, oczywiście, że mogę bileta. Czyli nie tracąc niczego, dostaję jakąś tutaj fajną rzecz. Oczywiście, że to. Oczywiście, że to. To jest jedyne. I teraz encounter combat. Zwykłego kombata. Nie chcę żadnych specjalnych encounterów. Zwykły kombat tak wystarczająco trudny. Okej, okay, a...
Najlepiej byłoby tutaj z lodu albo z fizikala strzelić. Jak działał w ogóle ten technika od niej. Nie wywaliły mi na stałe, spokojnie. Znaczy chcę mieć dwóch lekarzy, żeby szybko uratować sytuację, potem ona wróci. Proszę, mogę przerzucić Bayern. Time for some hardship. To nie będzie aż tak źle. That'll take more than medicine. Dobra. A zaczniemy od leczenia w sumie. Od Bayern. Właśnie Bayern przeżyje, to reszta też przeżyje. You know nothing of the way to survive or be destroyed. There is no other choice. You don't look so good. Nice teamwork. Time was in your prescription. Lands at the ready. Tutaj standardowo. Zresztą tak. Nie przekazuję, tylko szybko. Nie mam już energii. Tu wykończymy muszę jednego. Nie wykończymy, oczywiście. Okej. Okay. Weld. Już wiem, że Bayer pewnie by lepiej wyleczyła, ale dobra. Sytuacja już opanowana. Sytuacja już mniej więcej opanowana, więc... Zaraz Seal będzie mogła wrócić. Okej. Okay. W sumie... Nie wiem, czy jest sens, co więcej robić. Powiedzmy, że po prostu Ultimate od Nataszy zostawia spokojnie na inną sytuację. A teraz po prostu szybko wykończmy to na spokojnie. I Natasza będzie znowu takim zabezpieczeniem na wypadek kryzysu. Podleczymy jeszcze. I Welt, wykończ to. Dziękuję. Okej. Okay. To jest świetne, ale nie mamy follow-upów. Niech będzie coś tak. Dostajemy te obrażenia, co w ten sposób szybciej będzie. Nie to. I okej. Okay. Dziękujemy Nataszu za pomoc. Prawda, Seal nadal ma mało HP-ków. Ale już... jedną postać jestem w stanie ratować Bailu. No, nie dziwię się. A przecież już tak sobie to zostawimy już. I lecimy. Już spaj ten, tak? Zaraz bossu. Czy jest kogoś, kogo powinien pobrać? Nie sądzę, bo ci tutaj poza Pelą, Pilą, jak zwał, tak zwał, są totalnie ogarnięci, ale w sumie mogę ją wziąć na wszelki wielki. Tylko, że ona jest nawet. No to... nie dziwię się. I okej. Okay. Czyli idziemy na bossa. Powiem szczerze, build tym razem nie wyszedł. Jedyne tylko, co mogę zasugerować, to... w ten sposób może przynajmniej jak będą te spamy od Geparda, tych asystentów, to będziemy szybciej mogli się ich pozbywać. A teraz tak, tutaj... crit damage nie. Hit rates... zawsze coś, to nie jest aż takie cenne. To nie. To dużo nie zmieni niestety. Z energii na trafieniu. To też nie jest aż takie dobre. Ile mam błogosławień preservation? Mało. To. Zdecydowanie to. I dobra, czy jest coś jeszcze takiego świetnego tutaj? Z tym się zgodzę na pewno. Co my tu mamy? Mogę nawet to wziąć, bo i tak nic lepszego nie miałem chyba. I na koniec... zawsze co. Jak już będzie ten freeze losowo trafią, to... przynajmniej mamy... Jeśli to ugram, to będę zaskoczony. Dobra, nawet nie ma co tutaj myśleć o czymś szczególnym. Stay.
Narzucamy wszystko i atakujemy. Z aktywacją tej supermocy szczerze mówiąc poczekam na to, aż wezwie swoich asystentów. A tutaj już zarzucę co? Okej. Od razu lepiej. No. Dobra. You know nothing of the way to survive or be destroyed. There is no other choice. Lance ablaze. Dobra. Dobra. Forward. Dawaj, tak. Let's begin. Let me tend your wounds. No nie poszło to najlepiej, ale. Dajmy, jakkolwiek jest to już. Don't mess with me. Osłabione. Ale zdecydowanie po dzisiaj będę musiał pójść i nafarmić rzeczy pod Hunta i innych, żeby nadgonić z talentami, bo powiem szczerze, że wydaje mi się, że mam właśnie bardzo niedogonione talenty w niektórych postaci. I jeśli chodzi o to, że Welt tylko dobrze bije czy coś, powiem nam w dosyć, to tylko kwestia tego, że Welt ma na razie lepiej ogarnięte przysłowiowo talenty. Czy tam te Tracy, no jak zwał tak zwał. Niedobrze, wszyscy na Sealu. A tak, chyba że tutaj breaka się uda? Udało się, dobra. Kurczę, zapomniałem, że nie mam więcej energii. Niedobrze. Nawet nie czekam. Sytuacja naprawdę kryzysowa. Ale nie lubię takich kryzysów. Czy tutaj to... Nadal jest zaznaczona. Ale mam dwa tylko, więc jeśli to zrobię, będę musiał... Dobra, trudno. Weld zarzuci podstawowego ataka. No to jest tak... Seal, jak zwał, tak zwał. No, że też podstawowego ataka. Wolę na spokojnie do tego podchodzić. No właśnie, dobiłem kogoś, więc mogę to zarzucić kolejny raz. Wspominam ciągle o tym. There is no other choice. No. I'll free you from disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. I mało. Zdecydowanie mało wie. No zaniedbałem trochę sytuację. Nie będę ukrywał. What a headache. Jako że ona i tak mało wie sam co. Widzę, mogę jeszcze tutaj te kilka procent. Ale zdecydowanie jeśli chodzi o robienie świata 3, co World znacznie mi ułatwił sytuację. Mówię przez to, że po prostu... Po prostu to, że uwielbiam go jako postać. I przez wygląd, i przez inne rzeczy. Po prostu dał mi motywację do tego, żeby go ogarnąć. Wiem, że to może być głupie, ale... Mnie właśnie takie dziwne elementy motywują do ogarniania postaci. Jak to, że wygląda, powiedz, podobnie do czegoś, czy jego styl animacji, czy coś mu coś... Po prostu kogoś, czy coś przypomina. Właśnie, zrzucę od razu. No, dla niektórych to może być głupie. Dla mnie to jest styl bycia w tej chwili. Dobra. Oczywiście, że tak, od razu zrzucimy. Dobrze, że to są trzy fale. Długo to zajmie. Więc dzisiaj raczej nie będę robił niczego więcej poza tym jednym światem. Co najwyżej możemy jeszcze oczywiście tam zarzucić jakieś warpy. Możliwe, że jutro zarzucę znowu streama. Jeśli będę miał wolny wieczór. Tylko wcześniej zacznę się. Się zobaczy. U mnie, jak mówię, to jest nigdy nic pewnego. Oczywiście. No, oczywiście musiało się to stać, żeby się z kontry robił. Let's begin. What a headache. Who's next? I tak, no, przed jutrem też właśnie postaram się chociaż te istotniejsze postacie poogarniać. Ukroił właśnie Bailu. Można w Nataszę. Zależy po prostu, jak to wyjdzie wszystko. Może nawet, co w moim ustach od razu mówię, będzie wielkim zaskoczeniem. Może nawet zdecyduje się użyć trochę paliwa, które mam nafarmione od początku grania. Nigdy jeszcze nie użyłem.
Ale zdecydowanie to, co będę musiał zrobić, to light code ulepszyć i porozdawać lepsze. Przy czym też nie wiem, jeśli chodzi o, powiedzmy, kwestie samych reliktów, czy najpierw iść po jakieś dobre dla Welta, po dobre dla Seal, lepsze dla Trade Day Zero. Nie mam pojęcia po prostu, ale jakieś tam będę musiał też właśnie zacząć ogarniać. Na pewno to, co jest jeszcze takie gwarantowane, to to, że nie użyję tego... Jak to się nazywa? No nie użyję tego czegoś, co dostałem dzisiaj z Battle Passa. Tylko z tym poczekam na moment, kiedy będę już prawie gotowy jakiś jeden set, będzie brakowały ostatniego elementu, który będzie miał, no, być jakiś sensowniejszy. Dobra. Dobra. Lance ablaze. Forward. Szybciej. I'll free you from your disappear among the sea of butterflies. Długo to będzie trwało. Ale nie dziwię się, jak się rzuciłem z motyką na słońce. To dosłownie. Zalecany poziom drużyny 62. Mój poziom 50. Tak uśredniaj, tak po prostu zaniżając. A i tak się z tym pcham. Chociaż to jest delikatnie to jest typowe u mnie. W pewnych innych też tak robiłem, w grach też. Zresztą najstarszym takim przykładem, o którym byłbym w stanie tak bezpośrednio powiedzieć, nie bojąc się, że coś pomylę, czy cokolwiek. I takim najbardziej charakterystycznym przypadkiem, o którym często też opowiadam, żeby nie było, jak ktoś pytał takie właśnie przypadki u mnie. Wiedźmin trzeci. Pierwsze wejście do Nowigradu. O nie. Dobra, dobrze, że miałem całą zdolność. Ale tak, to się nazywa. Pierwsze wejście do Nowigradu. To raczej tam w tym momencie Geralt nie jest wystarczająco mocny, teoretycznie, żeby robić zadanie, nie pamiętam do końca jakie, ale tam, żeby zdobyć najlepszego chyba płatnerza. Nie pamiętam, się w ogóle nie tego odbora. Więc tak czy inaczej. Po zadania 20 któryś poziom. Ja, będąc sobą, jak pierwszy z wyszedł Nowigradu, męczyłem się z nim, żeby je zrobić za wszelką cenę i koniec, kropka. Nawet kreślam, grałem na wyższym poziomie trudności, nie na normalnym, nie na najtrudniejszym, nie pamiętam, jak się nazywa. Nie była to druga ku zagładzie, może kret pod łzy? Nie jest pewien. Naprawdę, po prostu nie jestem pewien, jak się to nazywało. Ale tak bezpośrednio to pokazuje po prostu... Oj, niedobrze. Nie, smutne. Przegrałem. Ale akurat, jak mówię, to był test dla mnie, czy dam radę, czy nie. Tak się nie powinien dostać jeszcze na jednego warpa, czy na jakiś tam. Więc tak, przed następnym streamem będę się to bardziej pogarnąć. Jako, że już mam godzinę, czy tam półtorej godziny nawet. Jak się ta bitwa skończy, to puszczę ewentualnie jeszcze jednego warpa, czy ile tam będę miał. I no, nadal będziemy naprawdę już kończyć. Później dlatego, że później zacząłem. No. A to nawet 67 zalecany, tam pisali 62. Ciekawe. Tutaj wiem, że fizykala nie miałem za bardzo. I jeszcze podpowiedź, że mam niski poziom drzewka umiejętności. Zdarza się. Ale wydaje mi się, że go akurat dobrze ogarnąłem. 2400, okej. Okay. Też 2040. Usatysfakcjonowany jestem z wyniku. Jak na to, jak słabą drużyną tu ulazłem. No. Czy mogę ulepszyć od razu to? A, no mogę nawet. Okej, okay, następnie co będzie? Okej, okay. Wymaga 200. Trochę to zajmie tam teoretycznie, żeby to wszystko zrobić. Praktycznie bez problemu to ogarnę. Szybko. Dobra. Więc...
to by było na tyle, jak mówiłem. Na pożegnanie jeszcze wyślemy ARP, które tutaj dostaniemy. Co będzie, to będzie. Jutro może będzie kolejny, może nie. Uwaga, i nie będzie niczego szczególnego. Oczywiście. Niestety. I tak jestem zadowolony z rezultatu, ale ja się nie poddam. Ja się nie poddam. Będę próbował, ile wlezie. No, a teraz nad takim pięknym, po prostu takim pięknym widokiem Welta żegnamy się. Ja ci mówię, dziękuję wam bardzo za obecność. Mam nadzieję, że mimo wszystko nie zanudziłem was na śmierć przez to, co sam się działo z tym Genshinem i przez inne rzeczy. I tak. To co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o wszystko, to dla tych, którzy będą patrzeć na to archiwum, a może to coś się zdarzy. Albo dla tych, którzy jeszcze siedzą tutaj na czatach, dajcie znać, czy chcielibyście tutaj na to zobaczyć w moim wykonaniu jakieś eventy, czy to honkajowe, czy sterilowe, czy to w Genshinie. Czy może was to nie interesuje? Jeśli interesuje, to zawsze mogę robić eventy na streamach, zrobię sobie prywatnie. Albo jakieś inne dziwne challenge, wyzwania czy coś. A na tym mam. No. Ja jeszcze ewentualnie chwilę poczekam. Tutaj na jakieś odpowiedzi na czatach. Ale streama już po prostu kończę, więc no. Trzymajcie się i hej, hej, czy coś.